Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, proszę. Pierwszy błąd. 1000 kalorii. Zamawiałam 1500. Sprawdziłam, na czym polegał błąd i rzeczywiście był to chyba mój błąd, bo jeżeli, zobaczcie, najpierw zmienimy kaloryczność, a potem dopiero wybierzemy sobie dietę, tutaj w moim przypadku bez laktozy i glutenu, to automatycznie znowu wskakuje nam 1000 kalorii, więc ja, jako że było już późno, to przypuszczam, że właśnie tak zrobiłam. Hej, jesteśmy już z moim mężem Mateuszem na szkoleniu dzisiaj u Kamili Rowieńskiej. Na śniadanie mamy jajecznicę z szynką drobiową, pieczerkami, pieczywem bezglutenowym. Mati, pokażesz? Nie wiem, jak ja to zjem bez podgrzania. No, ale próbujemy. W sumie spoko. Jak się da, trochę chleba nie jadłam. Trochę wygląda tostowy. No, chyba go nie będę kończyć. No dobra, nie będę wam ściemniać. Od razu po śniadaniu, bo się dzieliliśmy nim na pół, bo Maciej też jest głodny, postanowiliśmy zjeść kolację. Na kolację placuszki bezglutenowe z marchewki, ze słonecznikiem i pomidorową salsą. 200 kalorii tylko. Bo już wam mówiłam, że mam dietę 1000 kalorii, to jest przypadek. Na pewno dobrze jest jednak pracy, jak się jest, mieć mikrofalę. Chociaż z drugiej strony ja mikrofali nie mam. Pewnie w domu bym to jakoś podgrzewała inaczej. Szczerze mówiąc, całkiem niezłe. No właśnie, kwestia tego podgrzewania. Na pewno jeszcze będę o tym pisała też, jakie są minusy mikrofali. No ale chyba to już tak jest, że coś za coś. Tak się tylko jeszcze zastanawiam, bo tu nigdzie nie jest podane odnośnie tych makroskładników, tak? Czyli ile tu mamy węgli, ile białka, ile tłuszczu, a to jest coś, nad czym ja dość mocno bazuję. I tego chyba nigdzie w rozpisce nie było, więc to jest rzecz do sprawdzenia i myślę, że to taki mały minus. Marchewka, słonecznik, nie wiem co tam jeszcze jest, ale jest dobre naprawdę. Jedyna rzecz do dopracowania, sos salsa. A no bo myjemy na ostro, no. To musi być takie zjadliwe dla wszystkich. Przerwa na lunch i jemy na obiad. Już wam mówię, kurczak zapiekany z pomidorem i serem kozim, z kołosą orzechową i brokułami. Mateusz, nie wiem jak ty to zjesz, bo tu nie ma żadnego sosu. I od razu wam mówię, że jak macie, generalnie jesteście w całym dzień na mieście i macie te sztućce, to ich nie wyrzucajcie po śniadaniu, bo my niestety to zrobiliśmy i będziemy teraz jeść łyżką. No, komosa jak komosa, przypuszczam. Jest okej. Znaczy, generalnie te posiłki to tak średnio na zimno smakują. Nie wiem, czy akurat tak się trafiło, czy dzisiaj, że wszystko fajnie by było mieć podgrzane. Dawaj tego kuraka w łapę. No ty możesz tak jeść. Ja się postaram zachować pozory. Nie wiem co to za sos jest. A, kozi ser. Czyli jednak sos jest. Jest troszkę tego koziego sera. Nie no, smakowo generalnie jest okej. Ja brokuły lubię. Nie lubisz już? Ten brokuł nie jest do końca jadalny. Ale teraz też ciężko z dobrym brokuły w zimie. Także to do wybaczenia. Poza tym jest w porządku. Teraz spróbuję ja. Tak się kończy jedzenie żony, że zostaje mi tylko już końcówka od łyżki. No bo jednak kurczak nie dał rady, albo łyżka nie dała rady z kurczakiem i się złamała. Czuczo, powiem ci jedno, nie wiem co ci w tym smakuje na razie. Mega przeciętne. Ja no tak, od razu wam powiem, że Mateusz lubi zdecydowanie bardziej tłuste mięsa. Kurczak go zazwyczaj nie satysfakcjonuje,
ale to dobrze było tak naprawdę, te piersi z kurczaka to mają niewielką wartość odżywczą, więc no ale możesz chociaż raz na czas zjeść coś takiego. Ostatni nasz posiłek z dzisiejszego cateringu, czyli właśnie ten bezglutenowy baton z amarantusem, daktylami, wyrkami kokosowymi, masłem orzechowym. Powiem wam szczerze, nieskromnie może, że ja robię lepsze, tak mi się wydaje. Daj spróbować. Wszystko by było ok, gdyby nie to, że on jest trochę bez smaku. Ja to tam lubię dodać jakiś cynamon, kardamon, kurkumę, czy... No przyznam, że to nie lepsze. No właśnie, także... No ale nie jest najgorsze, glutenu nie ma. Szkoda, że też nie ma tych makro, o których wam już mówiłam, nie ma tak naprawdę takiego dokładnego składu i nie wiem, jak ten posiłek jest zbilansowany, ale o tym to wam jeszcze w podsumowaniu na pewno powiem. Ja już jestem w domu wieczorkiem po szkoleniu i tak sobie tutaj siedzę z herbatką zawinięta w szalik i dumam. Słuchajcie, generalnie jeśli chodzi o ten nasz catering dzisiejszy, test, to tam jeszcze był sok pomarańczowy, który jak zobaczyło moje dziecko, to po prostu od razu wchłonęło, także nie spróbowałam, no ale sok jak sok, podobno był świeżo wyciskany. Ja wam też tam wspominałam o tym, że ta dieta moja jest bezglutenowa. O co tu chodzi? Chodzi o to, że ja rzeczywiście mam nietolerancję przebadaną na gluten i laktozę, dlatego ten mój test będzie no też z pominięciem tych produktów, tak? Także będą to takie diety, ale ja też bardzo często moim pacjentom właśnie zalecam diety bez glutenu, bez laktozy, ponieważ no generalnie zazwyczaj nie są to produkty, które większości osób służą. I tutaj wam polecam zrobić sobie na przykład taki test na nietolerancję, tylko uwaga, nie tylko IgE. I to chodzi o przeciwciała, tak? Nie tylko ten typ pierwszy IgE, czyli taka reakcja natychmiastowa, czyli powiedzmy, że zjem bułkę pszenną i mnie wysypuje, albo mam jakąś wysypkę, albo mam katar czy coś, bo akurat w tej klasie mi zupełnie nie wyszła żadna nietolerancja, tylko jest też tolerancja, jeśli chodzi o przeciwciała IgG, tak zwana opóźniona, i to nawet efekty jakby my możemy zobaczyć na ciele czy w jakiejś tam innej postaci po 3 dniach. Ale co jest najważniejsze, to to, że więc ciężko nam tak naprawdę dowiedzieć się, jaki produkt na przykład nam wywołał daną reakcję. A druga sprawa jest taka, że jakby narażanie się ciągłe na takie produkty, które właśnie nam szkodzą w ten sposób, powoduje, że po prostu tworzy się stan zapalny, który się jakby pogłębia, bo my te produkty jemy codziennie, powiedzmy. No i może to spowodować albo jeszcze jakieś silniejsze reakcje alergiczne, albo nawet jakieś choroby z autoagresją immunologiczne za kilka lat. Także tak jak ja zawsze podkreślam, prewencja jest bardzo ważna. Zanim się rozchorujemy, to warto zadbać o siebie wcześniej, żeby po prostu do pewnych rzeczy nie dopuścić. No, także jeśli chodzi o ten nasz catering dzisiaj, to nie był najgorszy. Jeszcze na koniec będę pewnie o nim mówić, jak sobie tam porównam to wszystko na spokojnie. Jeśli chodzi o szkolenie, bo chyba wam nie powiedziałam, to byliśmy z Mateuszem na szkoleniu właśnie u Kamili Rowińskiej z asertywności. Dokładnie, asertywny rodzic, partner, menadżer. To jest w ramach takiego pakietu mojego, który mam, Master Business Training. I naprawdę było super. Także dużo wiedzy, dużo śmiechu, także emocji. Więc troszeczkę jestem dzisiaj już wypompowana i czas na relaks, odpoczynek, a resztę powiem wam pewnie już niedługo. I jutro kolejna firma, jaka? To niespodzianka. Cześć!